tym filmie chciałabym pokazać Ci ciekawą rzecz. Mam 24 gumy balonowe. Potrafię te gumy rozdzielić do innych opakowań tak, że nadal będę miała ich 24, ale będą w różnych rzędach. Matematyk powiedziałby, że będziemy mogli zapisać liczbę 24 za pomocą mnożenia na kilka sposobów. Zobacz, tutaj mam dwie paczki tych gum. W każdej z tych paczek mam 4 rzędy po 3 gumy. Zapiszę to, co powiedziałam. Mam dwie paczki. Tu jest jedna paczka i tu jest druga paczka. Czyli mam dwie paczki gum. I w każdej z tych paczek mam 3 kolumny. W każdej z tych paczek mam 3 kolumny po 4 gumy. 3 kolumny i w każdej mam 4 gumy. Tutaj też 3 kolumny i 4 gumy. Zatem całkowita ilość gum to dwie paczki po 3 razy 4 gum balonowych. W porządku, idziemy dalej. Tutaj mam 3 paczki. Zaznaczę te paczki. Tu jest jedna paczka, druga paczka i trzecia paczka. Mam 3 paczki gum. Teraz mam po 2 kolumny i w każdej z nich mam 4 gumy. Czyli tu mam 2 razy 4, tutaj też 2 razy 4 i tutaj też 2 razy 4. Zatem ilość gum w tych 3 opakowaniach to jest 3 razy po 2 razy 4 gum balonowych. Zobacz, zapisałam działania do tej paczki gum i do tych paczek gum. I dwójka i trójka zamieniły się miejscami, a wynik nadal jest ten sam, prawda? Tutaj mam 24 gumy i tutaj też mam 24 gumy. Zachęcam Cię do zatrzymania tego filmu i zapisania działania do tego opakowania gum na dole. Spróbuj to zrobić też za pomocą 3 cyfr, które były wykorzystane w poprzednich przykładach. Powinno się udać. Te cyfry to 2, 3 i 4. W porządku, zrobimy razem. Mam tutaj 4 opakowania gum. Jedno, drugie, trzecie i czwarte. Mam 4 opakowania. 4 opakowania gum. I w każdym z tych opakowań mogę znaleźć dwie paczki po 3. Dwie paczki po 3 gumy. Tutaj mam 2 paczki, w każdej są 3 gumy, tutaj też mam 2 paczki, tutaj też mam 2 paczki. Udało się zapisać ilość tych gum za pomocą tych 3 cyfr. To, co chcę Ci tutaj dzisiaj pokazać, to takie dwie ciekawostki. Pierwsza, nie ma znaczenia kolejność liczb w mnożeniu. Czyli nie ma znaczenia, czy zapiszesz 2 razy 3, czy 3 razy 2. To będzie to samo. W matematyce nazywamy to przemiennością mnożenia. Możesz te liczby czy cyfry zapisać w dowolnej kolejności, a wynik zawsze będzie ten sam, jeśli mnożysz. Druga ciekawostka. Nie ma znaczenia, gdzie ten nawias znajdzie się w mnożeniu. Czyli kolejność wykonywania działań nie jest tutaj istotna. Nazywamy to łącznością mnożenia. Czyli jeżeli zapiszesz 2 razy 3 razy 4 i zapiszesz 2 razy 3 razy 4 i tu będzie nawias, to nadal będzie to samo. To jest łączność mnożenia. Zapiszę inny przykład. Zapiszę 4 razy 5 razy 6. 4 razy 5 razy 6. To będzie to samo, co 5 razy 4 razy 6. Wykorzystałam tutaj przemienność mnożenia w nawiasie. A to będzie to samo, co 6 razy 5 razy 4. Tutaj po prostu zamieniłam kolejność. Szóstka poszła przed nawias. To jest nadal to samo. A to będzie to samo, co 4 razy 5 razy 6. Tutaj zmieniłam miejsce nawiasu. Nawias teraz jest między piątką a szóstką. A to nadal będzie tyle samo. Tutaj 24 zapisaliśmy na 3 różne sposoby. Czyli to jest równe 24, to jest równe 24 i to też jest równe 24.